Przyszło mi otworzyć dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, którego celem jest zastanowienie się nad punktem wyjścia. Punktem wyjścia, z którego rozpoczynamy ten ostatni etap do wyborów europejskich, później tych najważniejszych parlamentarnych. Jednocześnie chodzi o to, by wskazać kierunki, w którym będziemy iść. Nie programy. Te programy będą przedstawione bardzo niedługo, ale jeszcze nie dziś. Natomiast musimy wiedzieć, w jakim kierunku należy maszerować, by ten marsz był zgodny z tym wszystkim, czego oczekują Polacy. Z tym wszystkim, co ma zaspokoić ich potrzeby, ich marzenia. Nasza partia musi się stać, w jakiejś mierze już jest, ale musi się stać do końca partią marzeń Polaków. I jeśli zaczniemy od tego punktu wyjścia, to możemy powiedzieć z niemałym zadowoleniem. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło w ciągu tych 3 lat, ale także w latach 2005-2007, że potrafi rządzić. Potrafi rządzić uczciwie, potrafi być wiarygodne, potrafi robić to wszystko, co zostało zapowiedziane. I to jest... cecha niezwykle ważna i można powiedzieć, jeśli spojrzeć na te ostatnie już niemalże 30 lat naszej historii, ale także i na poprzednie lata, deficytowa. My ten deficyt, można rzec, zlikwidowaliśmy i to jest już nasze wielkie osiągnięcie. I o tym powinni wiedzieć nasi rodacy. I wydawałoby się, że sprawa jest prosta, jasna, bo przecież to nie deklaracje, nie słowa, a konkrety, liczby wskazują na to, że rządzić potrafimy. Ale mamy przeciwko sobie potężny front tych, którzy nie chcą przyznać tych faktów, nie chcą prowadzić uczciwej dyskusji, nie chcą tego dialogu, który musi towarzyszyć dobrze funkcjonującej demokracji. Nie chcą, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni rządzić nie potrafią. I udowodnili to wielokrotnie. Oni nie są wiarygodni. Oni nie dotrzymują słowa. Oni przede wszystkim, to trzeba podkreślić, tolerują zło. Także zło w tej wielkiej skali. I to, ta prawda musi być także przekazana polskiemu społeczeństwu. Jeśli do społeczeństwa dotrze, to nie ma żadnej wątpliwości, że droga, którą wybraliśmy, droga budowy Polski silnej, szczęśliwej, sprawiedliwej, liczącej się w Europie, będzie kontynuowana. To dotarcie to jest wielkie przedsięwzięcie, bo nie zmienimy w sposób radykalny sytuacji w mediach. Musimy to zrobić tak, jak to robiliśmy w latach 2007-2015, a w szczególności 2011-2015, poprzez wielką ofensywę, ogromny wysiłek całej partii, ogromny wysiłek właśnie w dotarciu do Polaków, można powiedzieć do każdego Polaka, każdego obywatela. To jest nasze
wielkie, powtarzam, ogromne, trudne, bardzo trudne, ale możliwe do zrealizowania zadanie. Argumentów mamy bardzo wiele. Nasi polityczni konkurenci, przeciwnicy dostarczają ich niemalże każdego dnia. Mówimy o tym, że są niewiarygodni. Można odwołać się do ich zapowiedzi z roku 97 i do tego, co działo się później, do tej przepaści między tym, co zapowiedziano, a tym, co było robione naprawdę. Ale można także odwołać się do wydarzeń zupełnie nieodległych w czasie, albo wręcz takich, które mają miejsce teraz. Przypomnijmy sobie kampanię samorządową. Jakie padały zapowiedzi? A co już dzisiaj jest realizowane? Już dzisiaj, choćby w Warszawie, mamy do czynienia z posunięciami, które są niczym innym, jak po prostu rabowaniem Polaków. Rabowaniem Polaków. I to jeszcze z takim pełnym niebywałej hipokryzji wyjaśnieniem, uzasadnieniem, że to mianowicie nasza wina, że to my działamy jako pan Trzaskowski. Otóż nie, proszę państwa. My działamy jako Prawo i Sprawiedliwość. I gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Warszawie, to z całą pewnością nie byłoby tak, że warszawiaków pozbawiano by możliwości przechodzenia z użytkowania wieczystego na własność. Bo to, co uczyniono, to obniżenie bonifikaty, to jest właśnie nic innego. I nie dlatego, że my coś żeśmy złego zrobili. Bo my robimy wszystko, by w Polsce ceny się nie podnosiły. Mówię także o cenach elektryczności. Bo ta druga strona próbuje to wykorzystać, próbuje wykorzystać preteksty propagandowe po to, żeby, powtarzam, rabować Polaków, oszukiwać Polaków. I dlatego wszelkiego rodzaju zapowiedzi, które padały choćby dzisiejszego ranka, są po prostu śmiechu warte. Tylko my możemy zmieniać Polskę, tylko my możemy zapewnić Polakom lepszy los. To jest ta podstawowa prawda, ale nie uczynimy tego bez ogromnego wysiłku intelektualnego i wysiłku, który można określić jako moralny, i wreszcie wysiłku organizacyjnego. To jest przed nami. Ja jestem głęboko przekonany, że choćby ten dzisiejszy dzień, ten tłum koleżanek i kolegów, którzy tutaj stoją i siedzą, to jest zapowiedź tej determinacji, którą musimy wykazać, począwszy od najbliższego miesiąca, począwszy od 2019 roku, który już tak niedługo przed nami. To, co powinniśmy wynieść z tego dzisiejszego spotkania, to właśnie ta świadomość naszej szczególnej misji, świadomość kierunków, o których będzie mówił pan premier, pani premier, przywódcy stronnictw sojuszniczych, i przede wszystkim przeświadczenie, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale tą rękę trzeba wyciągnąć i to musi być bardzo silna ręka. To musi być bardzo silna ręka, to musi być bardzo wielki wysiłek. I tego, proszę państwa, nam wszystkim życzę. Niech ten dzień będzie zapowiedzią nowych, wielkich zwycięstw, nie Prawa i Sprawiedliwości, zwycięstw Polski. Dziękuję bardzo.